Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Druga część poradnika do playlisty festiwalowej Zima Prosucha, seria 28. Zaczniemy sobie od wyzwania związanego z przedmiotami kolekcjonerskimi. Myślę, że będzie to bardzo łatwe wyzwanie. Musimy się w tym celu udać na stadion i tam rozbić chyba bałwany, z tego co dobrze pamiętam. Zaraz sobie zobaczymy dokładnie jeszcze. Ok, więc tak, 10 bałwanów na stadionie, tak jak mówiłem. Więc od tego sobie zaczniemy, przenosimy się na stadion. Możemy zastosować trik z Horizon Solo, ale myślę, że nie będzie tu on potrzebny. Poszukajmy bałwanów. Tu jest na górze jeden. No tak, tylko niełatwo będzie do niego dolecieć. A druga sprawa, że nie mogę tu się wbić nawet. No dobra, tego może sobie darujmy. Poszukajmy innego. Tam widzę jednego. Widzę kolejnego. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj naokoło. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Ale tutaj za bardzo nic nie widać, więc wbijmy się gdzieś na środek. Tutaj mamy kolejnego bałwana i widzę jeszcze jednego. I widzę następnego. I tutaj dwa kolejne. Tamten. Przejedźmy się jeszcze. Tam jest jeden po lewej. Dobra, bijmy się tutaj na przykład. Proszę bardzo, mamy dwa kolejne. No dobra, teraz tutaj jeszcze nie byliśmy. Jest kolejny bałwan. I jeszcze jeden. No i dobra, zadanie nie mamy zaliczone. To teraz sobie przejdziemy do dodatku. Ok, zobaczmy, jakie fury są dostępne.
tylko jedna, Peugeot z 91. Okej, okay, sprawdźmy jeszcze tuning. C600. Okej. Okay. Fotoradar 193. No to rozpędźmy te pudełko od zapałek. Czy ta fura wyciśnie to? No nie wiem. Wyciśnie. Okej. Teraz mistrzostwa. Zobaczmy, jakie furki, może już mamy jakąś przygotowaną. Fajnie by było, żeby właśnie pick-upami były to mistrzostwa. Jest pick-upami. No dobra, to skoro mam tego przygotowanego pick-upa, to bierzemy tego. I zobaczymy. O, piękna fura, muszę przyznać. Ogromna sześciokołowa. No to zobaczmy, jak to leci. O, jak widać, bardzo wolno to leci. No ale leci. Muszę jakoś się przepchnąć. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, mamy to. O kurde, ale to słabo skręca. Aczkolwiek czwarta pozycja, no fajnie, fajnie, podoba mi się, muszę przyznać. Toporna fura na maksa. Trzeba mocno pulsacyjnie, mnóstwo hamulca, ale można się wczuć, można się wczuć. A teraz metodą podparcia delikatnie się wtrącimy i teraz również i mamy to i lecimy już teraz. No ciekawi mnie, jak przez wodę się przebijemy, jeżeli będą odcinki z wodą. O właśnie. No jak widać, momentalnie. No bo jest to duża i ciężka fura. Napęd na 6 kół. Kolejna woda. No bez problemu najmniejszego. O kurde. Się za mocno fura mi rozpędziła. Ale to nic, mały błąd. Nie no, świetna fura jest. Fajnie, że można było wybrać akurat tą furkę. Że tutaj twórcy nam taki prezent zrobili. No bo jest to naprawdę ciekawa fura. Wygląda też świetnie.
i na ręcznym zobaczmy. No prawie wyhamowałem do zera, więc no nie mogę powiedzieć czy dobrze, czy źle, nie sprawdziłem tego dokładnie. W każdym razie już koniec wyścigu. Pierwszy odcinek za nami. Ok, przejdźmy do kolejnego odcinka. No dobra, lecimy z kolejnym odcinkiem. Będzie to na pewno bardzo łatwe wyzwanie, tak już się domyślam od samego początku, ponieważ już po pierwszym wyścigu furka mi pokazała, że jest naprawdę bardzo dobra i bardzo łatwo się tutaj wygrywa te wyścigi. Więc te mistrzostwa będą szybkie i przyjemne, a zaryzykujmy. A co? Ostra wbita. I tak naprawdę mamy go. Teraz sobie pozwalam trochę więcej na tym ręcznym, delikatnie, ale jednak, o właśnie, tak jak tutaj, bardzo skuteczny jest. Albo tutaj na szybko trzeba coś. I tu odkręcamy. Nie no, kozak, kozak. Teraz sobie przyciśniemy delikatnie i tu znowu na ręcznym zarzucimy, plus zwykły, całkiem nieźle. Dobra, zwykły, ręczny i jazda. No kurde, można to naprawdę sobie przećwiczyć dobrze, przetrenować i się w tym nieźle wymasterować. W każdym razie już pół odcinka mamy za sobą. Tutaj znowu sobie na ręcznym plus zwykły. Więcej ręcznego. I gaz. Fajny odcinek. Można trochę przycisnąć. Można się pobawić na ręcznym. No i w sumie już zbliżamy się do mety. Parę zakrętów zostało. No i meta. Ok, pozostał jeszcze jeden wyścig.
centralnie jest obok. To już nie będziemy się przenosić, tylko podjedziemy. Ok, dokończymy sobie mistrzostwa, powrócimy do podstawki, tam mamy jeszcze kilka wyzwań do zaliczenia. No dobra, zaczynamy zabawę. Prawie, ale to nic, jest bardzo blisko. Metodą podparcia zaraz go tutaj łapniemy. Albo i też tunelem. Ładnie w bramkę nie uszkodziłem, a co? No, na takich torach to ta fura sprawdza się perfekcyjnie. Co za przyczepność w ogóle. Wydawać by się mogło, że będzie ciężko tak ogromną furą, ale jest zupełnie inaczej, jest bardzo dobrze. Połowa odcinka już za nami. Teraz będziemy mogli sobie trochę przycisnąć z tego, co widzę. Jak ona się wyrabia w tych zakrętach, no niesamowite. Woda, czyli żadna przeszkoda. I ręczny. I jedziemy dalej. Zbliżamy się do mety, ostatnie zakręty tak naprawdę. Znowu na ręcznym sobie zarzucimy delikatnie i jeszcze raz. I kolejny raz. W wodzie na ręcznym zarzuciłem. A czemu fura mi tak wyskoczyła śmiesznie? Na sam koniec. Okej, były to bardzo proste mistrzostwa, ale tak naprawdę niezła zabawa. Okej, powróćmy do Meksyku. Welcome back, Loco.
Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Fotoradar, piramida słońca. Znowu tylko jedna fura. Chevrolet z 69. C600 z fotoradar 160. No zobaczymy. Okej. Teraz mamy strefę pomiarową. Ford Focus 2017. 800, ok. 144, tak. No dobra. Wyzwanie jest dosyć trudne. Musimy nie dość, że osiągnąć dobrą prędkość, też użyć dużo hamulca dosyć na kilku zakrętach. W ten sposób. Nissan Twin Turbo z którego roku? Z 94. Ja nie mam tej fury. Chwilę. Jest tutaj. Okej. Nie zauważyłem na początku. To teraz zróbmy jeszcze tuning, jaki mamy. B700 driftowy szybciutko.
driftowy. $80,000. Okej, tu jak się okazuje, to w furku trzeba też wykorzystać cały ten obszar, ponieważ wcale nie jest tak łatwo wbić. I te 80,000, ponieważ drift jest bardzo krótki, co skutecznie nam utrudnia wbicie tego zadania. Trzeba dlatego naprawdę tutaj się postarać o dobry drift. Udało się. No dobra. Co mamy dalej? Mamy mistrzostwa. No to to wybiorę furkę, okej. Nie, furka chyba będzie niezła. Tak mi się wydaje. Muszę tylko się przebić tutaj przez tych przeciwników i zobaczymy sobie lepiej, wtedy przetestujemy. Na razie metodą podparcia. Oj, na ręcznym trochę za mocno, dobra. To już wiem. Tą wiedzę już zdobyłem. Topornie się wchodzi w zakręty również. Bardzo toporna fura. Ale to nic. Zahamowałeś trochę? No dobra, to jest moja szansa. No, ładnie się zachowuje pulsacyjnie. Z gazem. Trzy kółka, okej. Tor nie jest najgorszy. Można sobie go szybko opanować. Furka też sprawuje się całkiem nieźle. Owszem, trzeba używać dużo hamulca, ale mamy na to czas. Jest to niski tuning, więc mamy sporo czasu na reakcję. Tafla wody wiadomo słabo, ale to nic. Pędzimy.
Nie, no można się wczuć w tą furkę, jest całkiem niezła. Mimo, że topornie się wchodzi w te zakręty. No i za chwilę zaczynamy trzecie kółko. Więc całkiem szybko przebiega wyścig. I jeszcze po tych mistrzostwach jeszcze jedne. I na tym sobie zakończymy. Ale chwilkę na to zajdzie, bo wiadomo, że każde mistrzostwo mają po 3 wyścigi. No już niedaleko do mety. Lecę praktycznie cały czas na gazie. Okej, do mety. Okej. Odznaczmy, może sobie wszystko znaczmy, zawody sezonowe. Tym razem mamy odcinek. No dobra, tym razem mamy deszcz, więc może być ciekawie, jako że furka jest toporna, ale zobaczymy. Zbliżamy się do ostrego zakrętu, trzeba będzie to wykorzystać. No i udało się, pięknie, chyba lepiej tego się nie dało zrobić. Tak sobie zaplanowałem i tak mi się właśnie to udało. Metodą podparcia właśnie. Nie no, ładnie rzuca. Jest ślisko i to się czuje. Ale fajnie się kontroluje te poślizgi. Dobra, tu już trochę za duża prędkość była. Ogólnie widzę, że krótki odcinek, bo już połowę mamy za sobą. A tak naprawdę przed chwilą się zaczął.
ale to też to, że zjeżdżamy cały czas z górki, więc prędkość jest dosyć duża. Trzeba uważać z tymi uderzeniami. No i dobra, i zaraz tak naprawdę meta już. Już jeden zakręt pozostał i do mety. I do mety. Kolejny odcinek. Więc powinna być to szybka akcja. No ładnie nasza furka leci, trzeba przyznać. Trochę mokro, więc znowu będzie trzeba uważać. No dobra, i gonimy pierwszego. Tu już widzę okazję. O właśnie. Już go mamy. No to jest świetny tor. Ależ tu można lecieć. Dobrze, że zahamowałem. Bardzo szybki tor. Cały czas możemy grzać naprawdę z niezłą prędkością. Cały czas zjeżdżamy praktycznie z górki. No i mata już za chwilę.
No to ten ostatni wyścig był najkrótszy. No dobra, pozostały jeszcze jedno mistrzostwa. Tu już widać, że będzie tor. Ciekawe, jakie twórki. No, same tory chyba. Aha, takie furki. A spróbujmy tą furką. No zobaczymy, nie wiem czego się spodziewać tak naprawdę. Okej, trzy kółka. Fura, jak widać, robi świetną robotę, ale trzeba uważać, bo te fury mają napęd na tył. Dlatego można wpaść w poślizg bardzo łatwo. Muszę nauczyć się jazdy tą furą i nie przesadzać z poślizgami. Nauczyć się kontrolować. To było moje ryzyko. Czy się opłaciło? Nie wiem do końca. Aczkolwiek cały czas walczę o pierwszą pozycję jeszcze. Dobra. No jest ciężko, trzeba uważać. Tą furą trzeba naprawdę uważać. Całkiem nieźle to wyszło. Cały czas pulsacyjnie, dużo hamulca, ale też trzeba uważać na tych zakrętach. No jest to zupełnie inna jazda niż furami, które mają napęd na przód lub 4 lub 6. Bo tutaj o poślizg jest bardzo łatwo. Trzeba nauczyć się jakby rozkładania mocy fury, ile można pozwolić sobie, gdzie można przycisnąć, kiedy hamować, bo hamować trzeba wcześniej, nie w trakcie zakrętu, zresztą to wiadomo. Tak jest i przy każdym rodzaju napędu. Ale muszę powiedzieć, że się wczułem już trochę w to. Aczkolwiek jest ciężko, cały czas mogę przegrać, cały czas gdzieś tam ten przeciwnik mnie goni, jeden zaciekle, wszyscy mnie gonią, ale jeden zdecydowanie najbardziej. Ale się udaje całkiem sprawnie te zakręty pokonywać.
No nie są to łatwe mistrzostwa, nie mogę powiedzieć, że są. Bo naprawdę trzeba się wyuczyć jazdy tą furką. Ale pierwszy wyścig już mamy zaliczony. Jak najbardziej polecam oczywiście tą właśnie furkę. Trzeba bardzo uważać. Przede wszystkim na poślizgi. Oczywiście, że tor. Tak, to będą trzy tory. Ten tor podejrzewam, że może być dosyć ciężki. Dość wymagający. Tor na rynku. No to zaczynamy. Muszę jakoś tutaj się postarać wyprzedzić. Dobra, jednego mamy. Mamy kolejnego. Cały czas bardzo trzeba uważać. Z gazem. Mamy kolejnego. Teraz jak ładnie przycisnę, to mam szansę na jeszcze jednego właśnie. Dobra, jest blisko, jest blisko. Dobra, mamy to. Teraz bronimy. I jada. Zjazd do miasteczka. Ratuje mnie tu bardzo to, że znam ten tor. Świetnie, więc jakby mam ułatwioną sytuację, mimo że fura jest trudna do opanowania. Ale podoba mi się jazda tak trudną furą do opanowania właśnie. Trzeba tak uważać, tak się pilnować. A jeden błąd może doprowadzić do tego, że będziemy musieli powtarzać cały wyścig. I to jest właśnie fajne. No dobra, dobra. Jest bardzo dobrze. Mamy wszystko pod kontrolą. Dosyć długi tor, ale jest to fajny tor jednak. I tu bitka znowu do miasteczka. I zjeżdżamy z górki i zaczynamy ostatnie kółko. Bardzo dobra fura jest, tak naprawdę, muszę przyznać. Obawiałem się, że będzie bardzo ciężko się nią grało, ale okej, nie jest łatwo. Ale po krótkim treningu naprawdę można czerpać radość. Z rozgrywki.
właśnie tą furką. Okej. Ostatnie kółko, już niedaleko. Powoli kończymy wyścig. Jeszcze zostanie jeden tor. Szczerze mówiąc, cieszę się właśnie, bo chce mi się jeszcze potrenować trochę tą furką. No i dobra, i do mety. Ostatni tor, ostatni wyścig. Ten tor, z tego co pamiętam, jest chyba dosyć krótki. I też bardzo dobrze go znam, więc nie powinno być najmniejszego problemu, myślę. Ale zaraz zobaczymy, jak to się potoczy. Ten tor uważam również za fajny. Ale pięknie. No tu to się leci, tu to się leci. Proszę bardzo. Nie no, bomba tor. Ale ta fura ładnie tutaj pływa po tych ulicach. No i proszę, drugie kółeczko momentalnie niespełna troszeczkę ponad minutę. Bardzo przyjemny i szybki tor. Proszę, jak tu się leci, jak tu się leci. No naprawdę. Nie, no ta fura tutaj świetnie tak się zachowuje, że aż nie mogę uwierzyć, że aż tak dobrze się spróbuje. No i zaczynamy ostatnie kółko już za chwilę. Jak widać, bardzo szybko, nawet mniej niż minuta tym razem. No i za chwilę będzie koniec. To jest bardzo szybki wyścig, bardzo szybki tor. I fajny. Parę zakrętów jeszcze. I do mety.
No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!